Dzień dobry. Film, który masz zamiar obejrzeć, będzie o bezpiecznikach. Oczywiście nie będziemy zajmować się zabezpieczaniem silników elektrycznych czy spawarek, ale kolejne minuty poświęcę bezpiecznikom w sprzęcie audio. Nie oznacza to, że o innych zabezpieczeniach nie wspomnę. Z góry przepraszam energetyków za uproszczenia zawarte w tym filmie. Są one konieczne, żeby odcinek nie był zbytnio rozbudowany i długi. Chciałbym, żeby go zrozumiał każdy, kto posiada wzmacniacz lub radioodbiornik. Genezą odcinka było parę telefonów od znajomych, którzy odkryli audiofilskie bezpieczniki. Nie jest celem wyśmiewanie ludzi, którzy kupili takie cacka, Celem jest wyjaśnienie, do czego służą bezpieczniki. Będę cytował z kilku artykułów, w tym z pana Piotra Gudeckiego, pana Waldemara Nowaka, Wojciecha Pacuły i nieznanego mi z nazwiska redaktora amerykańskiego pisma dla elektroników. Na początek opiszemy sobie budowę bezpieczników. Będzie to moje tłumaczenie amerykańskiego artykułu sprzed lat. Zobaczymy, czy w tym półwieczu coś się zmieniło. Artykuł, który dla Was przetłumaczyłem, nosi tytuł How Fuses Work. Na początku jest opis, jak działają te bezpieczniki. Nie będę tego ilustrował, każdy widział działający bezpiecznik. Na przykład zwarcie dwóch przewodów. W kablu, dostałem iskry, dym zaczyna się unosić. Na dole w piwnicy metalowy pasek dosłownie eksploduje. Prąd jest odcięty. To właśnie robi bezpiecznik. Albo jeszcze inny z opisów, który tutaj jest, na przykład przełącznik jest przerzucony. Prąd jest doprowadzony do silnika, który się nie uruchamia. Uzwojenia zaczynają się nagrzewać. Izolacja zaczyna dymić. A małe pole lutowia nagrzewa się na tyle, że może się stopić. Pomaga sprężyna. To właśnie robi bezpiecznik. To są przykłady ważnej rzeczy, jakie robią bezpieczniki. Po prostu chronią obwody elektryczne. Ale jak chroni bezpiecznik? Jakie bezpieczniki są w powszechnym użyciu, a raczej były w latach 60., -tych? czym się różnią, gdzie się je używa? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć. Podnieś bezpiecznik, dowolny bezpiecznik, bez względu na jego kształt i rozmiar gdzieś na jego obudowie znajdują się dwie najważniejsze informacje zakres napięcia i zakres prądu. Zobaczymy, co reprezentują te wielkości. Najpierw sprawdzimy zakres prądu. Jest to zawsze podawane w amperach lub ułamkach ampera i może wynosić od 1,5A do dowolnej pożądanej wartości. Po prostu reprezentuje ilość prądu, jaką bezpiecznik przewodzi bez przerwania obwodu czyli mówiąc prościej, przepalenia. Większe prądy spowodują otwarcie bezpiecznika. Zakres napięcia roboczego nie jest taki prosty. Reprezentuje maksymalne napięcie, które można bezpiecznie przyłożyć do bezpiecznika. Bezpiecznik o napięciu znamionowym 250 V może być używany w dowolnym obwodzie, o ile nie występuje w nim więcej niż 250 V. Jeśli do bezpiecznika o napięciu znamionowym 250 V zostanie przyłożone więcej niż ta wartość, może zdarzyć się kilka rzeczy. Jeśli napięcie jest znacznie wyższe niż wartość znamionowa bezpiecznika, może wystąpić łuk na lub w bezpieczniku. Kiedy przepala się bezpiecznik, część topliwego elementu dosłownie eksploduje. Ale jeśli zostanie przyłożone zbyt wysokie napięcie, ta siła wybuchu jest większa, ponieważ większa część wkładki topikowej zostaje odparowana. Może to spowodować wybuch bezpiecznika o mniejszym napięciu znamionowym i rozrzucenie fragmentów rozbitej obudowy w dowolnym kierunku lub na kogokolwiek w pobliżu. Bezpiecznik jest przystosowany do przepalenia się przy napięciu znamionowym, ale nie wytrzyma nadmiernego napięcia. Jeśli w obwodzie 250V zostanie użyty bezpiecznik 250V 10A i nastąpi zwarcie linii, bezpiecznik się przepali, ale bez względu na to, ile prądu przepływa przez bezpiecznik, nie pęknie, gdy się przepali. Typy bezpieczników. W niektórych odmianach istnieją trzy podstawowe typy bezpieczników: szybko działające, standardowe i zwłoczne. Szybko działający bezpiecznik jest przeznaczony do ochrony delikatnych mierników i instrumentów. Zwykle jest wykonany tylko w wartościach od 1.5 do 2 amperów. Bezpieczniki te przenoszą pełny prąd znamionowy bez otwierania się, ale przeciążenie 200% spowoduje ich otwarcie w mniej niż 5 sekund. Większe obciążenia sprawiają, że będą się otwierać jeszcze szybciej. np. przeciążenie 500% spowoduje otwarcie szybko działającego bezpiecznika w ciągu trzech setnych Mniejsze bezpieczniki przyrządów od 1,5 do 1,32 ampera mają niezwykle drobne elementy, niektóre z nich ledwo widać gołym okiem, dlatego są wspierane na specjalnym mostku, aby chronić je przed wibracjami. Nagłe wstrząsy złamałyby tak delikatny element, który nie byłby podtrzymywany. Konstrukcję tego bezpiecznika szczegółowo przedstawiono na tym rysunku, na rysunku 1A. Na rysunku 1B pokazany inny typ mocowania antywibracyjnego. Wielkość od 1,16 do 2 amperów przedstawiono na rysunku 1C. Kiedy dochodzimy do standardowych typów, znajdujemy różnorodność rozmiarów i kształtów. Typowe elementy są pokazane na rysunku drugim. Wszystkie z nich są zwykle przystosowane do przewodzenia 110% ich prądu znamionowego bez otwierania, ale otworzą się w mniej niż jedną godzinę, jeżeli prąd wzrośnie do 135% wartości znamionowej. Ponownie, większe przeciążenia spowodują szybsze przepalenie bezpiecznika, w niektórych przypadkach w ciągu ułamków sekundy. Dwa główne typy bezpieczników to takie typowe gładki, wkręcane w korpus kiedyś w Polsce mówiono na to korki, i typy wkładów, które mają szklaną obudowę z włókna lub bakielity. Elementy topliwe są pojedynczym drutem lub płaską wstążką, widać to na rysunku drugim. W typach w postaci szklanej rurki element ten jest popierany na obu końcach, rysunek 3A. Natomiast w typach wtyczkowych mocowanie jest nieco bardziej skomplikowane, rysunek 3B. Niesamowite rzeczy w tych bezpiecznikach to rzeczy, które nie są powszechnie znane. Na przykład, weźmy bezpiecznik typu kręcanego, który właśnie został poddany silnemu przeciążeniu. Intensywne ciepło, spowodowane nadmiernym prądem, zmienia wkładkę bezpiecznikową w białe, gorące gazy pod ogromnym ciśnieniem. Oczywiście, musi istnieć bezpieczna droga ucieczki tych gazów. Jeden producent rozwiązuje ten problem sprawiając, że górna nasadka bezpiecznika działa jak zawór. Wtedy tutaj gorące gazy rozchodzą się z wzdłuż okienka zniki w górnej części bezpiecznika i uciekają przez maleńkie wycięcia pod krawędzią górnej nasadki. To chłodzi gazy i pozwala na ich bezpieczne rozprężenie. Teraz przejdźmy do jednego z najciekawszych: bezpiecznika zwłocznego lub opóźniającego. Tym, co sprawia, że te elementy są tak fascynujące, jest to, że działają na różne sposoby, chociaż wszystkie robią to samo. Zasadniczo bezpiecznik zwłoczny toleruje pewne przeciążenie i robi to celowo. Jeśli jednak przeciążenie trwa przez długi czas, bezpiecznik otwiera się. Ponadto bezpiecznik zwłoczny przepala się niemal natychmiast, jeśli przeciążenie jest wielokrotnie za duże. Bezpieczniki te są często używane tam, gdzie silniki, np. w klimatyzatorach albo lodówkach, są wbudowane w obwód, ponieważ takie urządzenia często pobierają prąd rozruchowy kilka razy większy niż ich prąd znamionowy. Na przykład 7,5A klimatyzator wymaga standardowego bezpiecznika o natężeniu 15 do 20 A, aby wytrzymać jego ogromny prąd rozruchowy. Ale gdyby silnik się nie uruchomił, pobrałby wystarczająco dużo prądu, aby się przepalić, ale nie na tyle, żeby otworzyć bezpiecznik. Jednak w przypadku użycia bezpiecznika zwłocznego element o natężeniu 10A przyjmuje początkowe natężenie od 15 do 20 A bez przepalenia. Ale jeśli natężenie nie zniknie w rozsądnym czasie, bezpiecznik przepali się. Może się to zdarzyć w przypadku zwarcia kondensatora rozruchowego. Starsze odbiorniki telewizyjne miały zastosowany bezpiecznik zwłoczny do ochrony obwodu wysokich napięcia. Te zestawy telewizyjne wytwarzały impulsy przejściowe, które mogłyby przepalić standardowy bezpiecznik. Jednak po zastosowaniu bezpiecznika złocznego producent zestawu uzyskał opóźnienie, które było wystarczająco długie, aby bezpiecznik nie przepalił się z powodu stanów nieustalonych, a także dawał ochronę przed poważnymi zwarciami. Tak więc w urządzeniu, w którym zalecany jest bezpiecznik złoczny, jak ten przykładowy odbiornik telewizyjny, nie wymieniaj złocznego bezpiecznika na standardowy, bo prawdopodobnie znowu będziesz musiał wymieniać bezpiecznik, nawet jeśli nie ma problemu w obwodzie. I odwrotnie, jeśli masz problem z dowolnym urządzeniem, w którym jest zastosowany bezpiecznik szybki, nie wymieniaj go na bezpiecznik zwłoczny. Nie będą one odpowiednio chronić obwodu i mogą spowodować przepalenie się elementów, ponieważ na przykład zwarta lampa tłumika nie przepaliła bezpiecznika na czas, aby uratować flyback. To jest taki blok w telewizorach kineskopowych. Tu widzieliśmy, gdzie są używane bezpieczniki złoczne i dlaczego. Ale jak działają bezpieczniki złoczne? Na rysunku piątym pokazano trzy rodzaje bezpieczników złocznych. Pierwszy na rysunku A to wkładka. Przeciążenie nagrzewa lód, który utrzymuje styki razem. Jeśli przeciążenie nie trwa zbyt długo, lód stygnie i wszystko wraca do normy. Jeśli jednak przeciążenie nie ustąpi, lód stopi się, a sprężyna rozrywa styki, otwierając obwód. Gdyby w obwodzie wystąpiło zwarcie, element topliwy wyparowałby, tak jak w standardowych bezpiecznikach, zanim lód miałby szansę się rozgrzać. Bezpieczniki pokazane na rysunku 5B i C działają w ten sam sposób. Jedyną różnicą jest ich konstrukcja. Rysunek B przedstawia bezpiecznik typu wtykowego, a rysunek 5C to tzw. bezpiecznik z opóźnieniem. Taki element jest zaprojektowany tak, aby dawać duże opóźnienie w zastosowaniach specjalnych. Typów specjalnych nie będę omawiał, są to bezpieczniki ze wskaźnikiem obwodu przepalenia itd. Możecie zobaczyć sobie rysunki, które przedstawiają takie bezpieczniki, rysunek 6. To jest właśnie rysunek pokazujący typy specjalne sygnalizacją otwarcia bezpiecznika. W zakładzie pracy, w którym pracowałem, obwód wtórny transformatora był chroniony bezpiecznikami mocy. Takie duże kostki, na których... Z jednej strony było oczko. To oczko się odrywało od bezpiecznika, po prostu wypadało z gniazdka. Wtedy było wiadomo, że bezpiecznik jest przepalony, a wypadanie tego oczka powodowało strężyna. Niestety nie mam żadnego bezpiecznika mocy, żeby wam pokazać. Na końcu artykułu była jeszcze mowa o producentach, ówczesnych producentach bezpieczników Littlefuse i Busman, ale nie będziemy tego tematu czytać. Zajmiemy się współcześnie produkowanymi bezpiecznikami i tu pomoże nam pan Piotr Górecki. Tyle ze starego artykułu. Prawda, że niewiele się zmieniło? Pan Piotr Górecki w artykule dla elektroniki dla wszystkich w lutym 2001 roku pod tytułem Bezpieczniki niedocenione elementy elektroniczne napisał, że początkujący elektronik uważa, że bezpiecznik to element, który ma chronić jakiś obwód czy urządzenie przed uszkodzeniem, nie dopuszczając do nadmiernego wzrostu prądu w przypadku przeciążenia czy zwarcia. Takie wyobrażenie nie jest do końca prawdziwe i tutaj się w nim w zupełności zgodzę. W wielu przypadkach bezpiecznik ma zupełnie inne zadanie. Przykładowo bezpiecznik sieciowy obecny w urządzeniu elektronicznym nie jest w stanie skutecznie ochronić przed uszkodzeniem, a jedynie nie dopuścić do dalszych uszkodzeń, a przede wszystkim do powstania pożaru lub wybuchu. Idąc za treścią artykułu, przyjrzymy się obecnie stosowanym bezpiecznikom w sprzęcie domowym. Pominiemy elementy motoryzacyjne i tzw. rezystory bezpiecznikowe. W sprzęcie elektronicznym najczęściej stosuje się wkładki bezpiecznikowe. Są one budowane w kształcie rurki zakończonej obustronnie metalowym kapturkiem. Długość 20 mm, średnica 2,5 mm. W amerykańskich sprzętach można spotkać większe bezpieczniki. W katalogach lub ofertach sklepowych znajdziemy je pod nazwą WTA, czyli Wkładka Topikowa-Aparatowa. Zbudowane są tak, jak już omówiliśmy, cytując amerykańskiego czasopisma. Każdym jest element czynny, tzw. Tak topik. Ów kawałek drucika ulega stopieniu pod wpływem przepływu dużego prądu. Obecne oznaczenia WTA, WTA-T i WTA-G. Segregują bezpieczniki ze względu na pracę. Kładki oznaczone literą T to wkładki zwłoczne. Bez litery to zazwyczaj szybkie. W katalogach oznaczone są literą F, ale na obudowach są to oznaczenia często pomijane. Wkładka z literą G to wkładka szybka o dużej zdolności wyłączania. W katalogach oznaczane są FG. Przy jakim prądzie bezpiecznik się przepali? 5% większym od znamionowego? A może 10%? Wróćmy do pracy bezpiecznika. A żeby przerwał owód, musi się w nim rozgrzać topik, czyli drucik lub pasek materiału. Na pracę ma więc wpływ temperatura otoczenia. Na pewno nie zadziała przy małym procencie prądu znamionowego. Ogólnie, tu odniosę się do zabezpieczeń napędów elektrycznych, ochroną przed delikatnym wzrostem prądu jest wyłącznik prądowy. Jego nastawy są najczęściej w granicach 100 do 125 prądu znamionowego. I taki ochronnik zadziała po określonym czasie wpływu ośrodka przeciążającego. Nie zabezpieczy silnika przed zwarciem. Te role mają bezpieczniki i są one w obwodzie przed stycznikami uruchamiającymi silnik. Ich zadaniem jest rozłączyć obwód w przypadku silnego udaru lub zwarcia. Wracając do wkładek bezpiecznikowych, wzrost prądu do 110% wartości znamionowej nie przepali zdecydowaną większość topików. Ogólnie czas wyłączenia przy określonej krotności prądu znamionowego definiuje norma. Tutaj prezentuję Wam ilustrację z elektroniki dla wszystkich z artykułu pana Piotra Góreckiego. Na tym screenie z artykułu można przeczytać jak te tabele się stosuje. Gdzie i jakie wkładki stosować? Zwłoczne są stosowane w obwodach, w których może wystąpić chwilowe przeciążenie, np. rozruch wentylatora, rozruch transformatora itd. Krótki impuls przeciążeniowy nie powoduje przepalenie bezpiecznika, natomiast po długotrwałym przeciążeniu bezpiecznik typu T powinien się otworzyć wcześniej niż szybki. W obwodach sieciowych sprzętu elektronicznego z reguły stosuje się bezpieczniki zwłoczne z literą T. Zamienienie tego bezpiecznika na szybki jest błędem. Szybkie, czyli zwykłe bezpieczniki stosuje się na wyjściach zasilacza sieciowego. Pomogą one uchronić elektronikę w przypadku przeciążenia pod warunkiem prawidłowego doboru. Nie znaczy to, że za każdym razem mogą zabezpieczyć półsze wodniki przed zwarciem, ale na pewno ochronią transformator sieciowy przed przepaleniem zwojów. Bezpieczniki typu G stosujemy w obwodach z triakami i terystorami, Chodzi o prąd zwarciowy i możliwość szybkiego wygaszenia łuku elektrycznego w bezpieczniku. Padło tutaj określenie prąd zwarciowy. Jest to wartość, która może mieć od kilku do kilku tysięcy amperów. Zależy to od miejsca, gdzie może wystąpić. Podczas przepalania się wkładki topikowej występuje łuk elektryczny. Im większy prąd, tym dłuższy czas podtrzymania. Są bezpieczniki, których budowa pozwala na gaszenie łuku. Są to właśnie elementy z oznaczeniem g. Różni je od pozostałych zdolność do gaszenia łuku. Bezpieczniki posiadają rezystancję. Można się przyjrzeć tabeli z artykułu pana Góryckiego. Jeśli więc bezpiecznik zachowuje się jak rezystor, to będzie występował na nim spadek napięcia. Wkładka 125 mA ma 18 omów. To przy przepływie nominalnego prądu mamy spadek napięcia 2,25 V. Do jej spalenia potrzeba prądu ponad 300 mA, więc w takich warunkach na bezpieczniku napięcie spada nam o 5,4 V. Dużo prawda? Z tego powodu nie stosuje się wkładek bezpiecznikowych za stabilizatorem, bo zmiany poboru prądu powodują opadanie napięcia i w efekcie nie mamy stabilizacji. Rezystancja wewnętrzna stabilizatora to ułamki omów więc bezpiecznik na wyjściu pogarsza parametry stabilizacji. Tabela druga pokazuje, jak maksymalnie może spaść napięcie na różnych typach bezpieczników. Jeśli interesuje Was to szczegółowo, odsyłam do serii artykułów z 2001 roku w Elektronice dla Wszystkich, począwszy od wydania lutowego. Przejdźmy teraz do poruszonych na wstępie filmu bezpieczników audiofilskich. Ja nie mam zamiaru tutaj nikogo obrażać, a jedynie przedstawić suche fakty. Możecie zobaczyć wydruk PDF ze strony infaudio.pl. Jest to cytat, a nie powielanie tych treści. Cytuję w celu odniesienia się do jego zawartości. Autorem jest pan Waldemar Nowak. Tutaj możecie przeczytać, że bezpiecznik wychwytuje drgania otoczenia, czyli ma efekt mikrofonowy, a pod dużym obciążeniem i sam lubi wpadać w wibracje, którymi zanieczyszcza prąd na wejściu do urządzenia. Czy wzmacniacze, odtwarzacze, magnetofony nie posiadają w swoim wnętrzu prostownika napięcia? Czy zaraz po nim nie jest filtr, który zwiera do masy wszelkie niepożądane śmieci? Owszem, robi to lepiej lub gorzej, ale drgania drucika nawet w polu magnetycznym, tego bezpieczniku nie są w stanie wygenerować sem porównywalnej z napięciem zasilania, więc tętnienia przez niego generowane są bez znaczenia wobec tętnień samego zasilacza. Na następnej stronie jest napisane, że szumy generowane przez zwykłe komponenty są czynnikami zagłuszającymi mikrodynamikę, przestrzeń itd. urządzeń klasy high-end. Nadal mówimy o kilku milimetrach drutów w bezpieczniku, a nie o całym wewnętrznym okablowaniu wzmacniacza, o miedzi na PCB, setek metrów drutów w transformatorze i miedzianych kilkucentymetrowych wyprowadzeniach z obudowy tranzystorów. Kluczowym elementem, według tej opinii, jest bezpiecznik, bo zabija holograficzność i ezoteryczność przekazu. Dalej czytamy. Info dla osób, których edukacja z fizyki zatrzymała się na etapie szkoły średniej, gdzie tłumaczono uczniom, również i mnie, że prąd to taka ogromna masa elektronów płynących niczym woda w rurze. Prawda, że tak było? Do dziś pamiętam skonsternowanie mojej nauczycielki, gdy nie potrafiąc tematu ogarnąć na wiarę, zacząłem się dopytywać, skąd się te niekończące zastępy elektronów w kablu biorą. Czy są one tworzone w elektrowni? A jeśli tak, to z czego powstają i co się z nimi dzieje, gdy już miną żarówkę po wykonaniu swojej pracy? Czy wracają drugim kablem ponownie do elektrowni celem doładowania? Albo czy w przypadku prądu przemiennego, gdzie elektrony zmieniają kierunek ruchu w T i we w FT? To oznacza, że w tej przykładowej żarówce ciągle ta sama grupka elektronów piłuje non-stop włókno żarnika, a cała reszta przed i za żarówką pełni tylko rolę tłoków zmuszających tych śmiałków do wysiłku? Zanim nie poruszę tej kwestii, pokażę Wam kilka migawek z zeszytu od podstaw elektrotechniki z kasy pierwszej z technikum elektrycznego, do którego uczęszczałem. Szanowni Państwo, zeszyt ten jest moim notatnikiem z lekcji podstaw elektrotechniki. Naukę w technikum elektronicznym zacząłem w tym roku. I takie tematy żeśmy omawiali, dlatego uważam, że mam podstawę do tego, żeby wyjaśnić i odpowiedzieć na niektóre pytania, które powstały w artykule wspomnianym już przeze mnie. I generatory prądu przemiennego wykorzystują pola magnetyczne i elektryczne. W tych tutaj w kilku lekcjach omówiono właśnie te zjawiska. Taki agregat prądotwórczy też jest generatorem. Akurat jest to generator przebiegów zmiennych, a dokładnie przemiennych trzyfazowy o częstotliwości 50 Hz. Jednak żeby taki generator zbudzić do drgań potrzebny jest specjalny napęd tutaj 24 cylindrowy silnik gazowy. Zaś w niebieskim kontenerze znajduje się generator gazowy, który produkuje prąd na potrzeby tłoczni. Generator gazowy podczas pracy produkuje w tej chwili prawie pół, kilo, pół megawata mocy, chociaż jego możliwości określane są na 1 megawatt. W tych tutaj kilku lekcjach omówiono właśnie te zjawiska, które wykorzystują indukcję prądu elektrycznego w przewodniku będącym zmieniającym się polu magnetycznym. I to jest właśnie podstawa działania generatora. I taki generator właśnie powoduje to, że pod wpływem pola magnetycznego w przewodniku płynie prąd. Także trochę tutaj tych informacji jest. Z kierunkiem prądu wiąże się także te wielkości, które tutaj widzicie, siła dynamiczna i kierunek i wartość oraz kierunek pola elektrycznego, tak? O, i reguła może nie widać tak za bardzo, w lewej dłoni. Zasada działania silnika prądu stałego, potem mieliśmy umówioną zasada działania silnika prądu przemiennego, oddziaływanie przewodów z prądem w polu magnetycznym itd. itd. Kierunek indukowanej sen wyznaczamy regułą prawej dłoni. No i dotarłem do tego co chciałem. Zasada działania prądnicy. Prądnica działa na zasadzie zjawiska indukcji elektromagnetycznej, czyli indukowania się w tym przewodzie przecinającym pole magnetyczne. Trochę rysunków i mamy ładną sinusoidę na wyjściu z takiej prądnicy. Są to urządzenia sprzężone magnetycznie i są nimi transformatory. Z tej strony mamy generator, z tej strony mamy Linię przesyłową wysokiego napięcia i gdy dociera ona do rozdzielni jakiejś na osiedlu, mamy z tej strony średnie napięcie, a z tej strony normalne napięcie 230 V. Pięcia dotyczące prądu przemiennego, tak jak powiedziałem, prąd przemienny to taki prąd zmienny, którego średnia wartość w ciągu okresu wynosi 0. Skąd te niezliczone zastępy elektronów w kablu się biorą? Otóż są w atomach metali. Elektrony są w przewodach niezależnie od tego, czy prąd płynie, czy nie płynie. Pod wpływem ruchu przewodu polu magnetycznym powstaje różnica potencjału i elektrony przemieszczają się, żeby te różnice wyrównać. Cały świat składa się z ruchu harmonicznego. Prąd generowany przez elektrownię jest w postaci fali sinusoidalnej. Prąd w uproszczeniu to ruch elektronów. Ujemne napięcie to stężenie elektronów, a dodatnie to ich niedobór. Napięcie się nie porusza. Innymi słowy stężenia elektronów nie poruszają się w obwodzie, raczej elektrony przepływają z punktu do punktu. Kiedy się poruszają, tworzą prąd. Mogą się gromadzić w jakimś punkcie i tworzyć napięcie ujemne. Prąd nie ma biegunowości jak napięcie, ale kierunek. W związku z tym. Czy elektron wypłynąwszy z elektrowni dotrze do mojego domu? Nie. Elektrony poruszają się w określonym obwodzie. Nie przenoszą się przez sprzężenie magnetyczne z jednego uzwojenia na drugie. Tutaj występuje zjawisko, którego migawkę pokazałem z zeszytu. I najważniejsze, jak szybko te elektrony się poruszają? Tutaj widzicie proste obliczenie na podstawie odkryć fizyczne. Z odpowiedzi wynika, że w przewodzie o przekroju 0,5 mm2 przy natężeniu 1 A prędkość przemieszczania się chmury elektronów to 1,2 km na godzinę ta sama grupka elektronów piłuje włókno żarówki 230 V? Nie. We włóknie żarówki może być więcej jak miliard wolnych elektronów, nie licząc tych, które są uwięzione na orbitach. Wolne elektrony mogą zajmować miejsce tych uwięzionych na orbitach, ale to nie wszystko, bo analogia hydrauliczna w przepływie prądu jest przestarzała. Gdy przewodnik, drut, przewód jest niepodłączony, taki nieprzerwany, szaleńczy ruch i zderzenia elektronów w tym przewodniku dają zerową średnią prędkość elektronów. Gdy jednak przewodnik zostanie podłączony na przykład do baterii, zaczyna płynąć prąd, czyli elektrony w uporządkowany sposób zaczynają się przesuwać od minusa do plusa baterii. Nadal szaleńczo zderzają się ze sobą w tym przewodniku, a uporządkowany ruch jest średnim wypadkowym ruchem chmury elektronów w przewodniku czyli ta chmura po prostu się przesuwa. Pan napisał, że w przewodniku rozprzestrzenia się fala energii z powodu ruchów elektronów. Zgodnie z filmem, którego opis widzicie teraz, elektrony nie przenoszą energii, tylko pole magnetyczne. Jest to analogia do fal radiowych. Modyfikacja fali na poziomie kwantowym przez kondycjoner i metrowej długości grubego jak ręka przewodu zasilającego jest jednak pozbawiona sensu. Sam autor tych słów przyznaje, że tu chłopski rozum zawodzi. To nie prąd i napięcie są najważniejsze najważniejsze jest przekazywanie i przekształcanie energii. Prawdą jest, że na studiach, również w mojej technicznej szkole, nie zaczyna się nauki od prądu i napięcia, ale od pól elektrycznego i magnetycznego oraz odrównań Maxwella. Tutaj już chłopski rozum nie zawodzi, bo jest wyuczony wiedzą szerszą niż podstawówkowe modele przepływu prądu. To było tak wykładane, żeby dzieci rozumiały, czym w ogóle jest prąd. Dalszego fragmentu tekstu nie podejmę się analizować, bo drgania owszem, mogą zostać wzmocnione przez Kładkę gramofonową, a raczej przetworzone, mogą zostać wzmocnione przez lampę elektronową podatną na efekt mikrofonowania, to wzmacniacz tranzystorowy trzeba by chyba okładać młotkiem, żeby usłyszeć efekt pukania. Nie sądzę, żeby najmniejszy szelest powodował słyszalne zmiany w pracy tychże urządzeń, raczej bezpośrednio zakłóci wrażenie osłuchowe. Wasze głośniki mają współczynnik zniekształcenie większy jak 1% i ich praca ma największe znaczenie, a nie szumy i szelesty wokół wzmacniacza. Cytując dalej... Bezpiecznik jest w tej całej plątaninie elektroniki ciałem obcym, wąskim gardłem, stawianym na siłę z powodów bezpieczeństwa, a nie z myślą o poprawie reprodukcji dźwięku. Na szczęście znalazło się kilku producentów, którzy problem zdiagnozowali. Tutaj tych producentów wymieniono i zaczęli coś z nim robić. Przykładowo przyjrzyjmy się ofercie pewnej firmy, która aktualnie oferuje już szóstą generację bezpieczników. I każda kolejna to literalnie rzecz biorąc trójów w rozwijającej się nieustannie technologii. Firma przebudowie korzysta między innymi z opatentowanej metody tuningowania kwantowego. Ach, jak piękna i irytująca nie audiofili nazwa. Tuningowania polegającego między innymi na przepuszczeniu przez przewodnik 2 miliony woltów, co wpływa na molekularną strukturę materiału, a co jeszcze składa się na ten proces, i jest objęte tajemnicą producenta. Natomiast inne firmy dla odmiany przeprowadzają kryogenizację w ciekłym azocie. No dobra, rola bezpiecznika jest jednoznaczna i już opisałem, gdzie stosuje się jakie typy wkładek. Urządzenie bez bezpiecznika działać będzie, jeśli zastąpimy go dowolnym przewodnikiem. Nie polecam tego robić, bo urządzenie włączone bezpośrednio do sieci jest zagrożeniem. Czy wspomniani producenci analizowali temat zabezpieczeń i ich wpływu na dźwięk? Nie wiem, ale znam historię z czasopisma dla elektroników, w którym napisano, że był człowiek który chciał ugryźć swój kawałek audiotortu. Jednak biesiarników było zbyt wielu, więc wymyślił nową dziedzinę, która dotychczas przez nikogo nie była oblegana. Puścił w czasopismach kilka reklam zasiewających wątpliwości, czy normalne przewody są przyroczyste dla dźwięku i przedstawił swój kabel. Owoce tychże działań zbieramy do dziś. Tuningowanie kwantowe, kwitliwa nazwa irytująca nie procesu wygrzewania ogromnym napięciem kawałka blachy, żeby zmienić jego strukturę molekularną? Tak po ustaniu wpływu czynnika modyfikującego, zmiana na poziomie molekularnym trwa dalej, tak? Samo podanie napięcia modyfikuje tę blachę, czy też płynie tam jakiś prąd. Czy tak dużej różnicy potencjału ułamek ampera spaliłby blachę? Kryogenizacja w ciekłym azocie? Przecież to zjawiska fizyczne, a nie chemiczne są odwracalne. Zanurzenie w ciekłym azocie wstrzymuje zjawiska chemiczne, czyli wstrzymuje zmiany w zanurzonym materiale. Moje wnioski są na podstawie wiedzy, którą nabyłem chociażby w szkole. No dobra. Czy są jakieś dostępne wyniki tych badań? A może to jest tajemnica? Jeśli ktoś twierdzi, że naładowanie blachy elektronami modyfikuje strukturę molekularną tejże, to chciałbym zobaczyć wyniki tych badań. Nie interesuje mnie sam proces, niech będzie tajemnicą produkcji. Interesuje mnie miarodajny test i jego wyniki. A może się po prostu czepiam, bo mam kłopski rozum. Cytując dalej. Pamiętajmy, że prąd w gniazdku ma do dyspozycji przewody o przekroju 2,5 mm a drucik w bezpieczniku jest średnicy włosa i musi przepuścić całą tę energię i do tego nie stopić się w łamku sekundy. Do produkcji nawet zwykłych bezpieczników stosuje się technologie iściej kosmiczne, a nam tu jeszcze chodzi o istotny i do tego pozytywny wpływ na dźwięk. Bo tutaj nie ma niczego niezwykłego. Przewody umieszczone w ścianie mają takie średnice, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo pożarowe mają się nie grzać. Drugi czynnik to dopuszczalne spadki napięć na takich odcinkach przewodów. W końcu przewód to jest opornik. No i kondensator jeszcze, jak jest obok niego drugi przewód. Zatynkowany przewód 2,5 mm kwadrat izolacji dobrze radzi sobie z prądem 30 Amperów. Bezpieczników musi być cieńszy ten drut, ale to nie jest problem dla normalnie działającego urządzenia. Zresztą wcześniej autor tych słów przyznał, że prąd nie płynie w przewodnikach. Z drugiej strony, skąd się biorą elektrony w lampie elektronowej? Czyż nie zgotowania kawałka metalu w odpowiednim podgrzewaczu? Czyż nie uciekają z tego przewodnika do przestrzeni lampy, żeby znów być pochłonięte przez drugi kawałek metalu zwany anodą? Muszą więc wypływać, czyli parować z przewodnika. Nie jest to fala energii, nie jest to technologia kosmiczna. Jak są zbudowane bezpieczniki, mówiliśmy na początku filmu. Firma ta tutaj używa m.in. grafenu, którego idealnie płaska struktura wpływa na stabilizację fali elektrycznej zasilającej system. Jednym słowem wytrzymały grafen, nie posiadający w praktyce grubości, trudno o pojedynczą warstwę atomów podejrzewać o posiadanie istotnej grubości, a będący izolatorem powlekający powierzchnię topikowego drucika stanowi rodzaj filtra, przez którego różne górki i dołki zniekształceń fali nie przejdą, no bo niby jak. Jak coś ma dwa wymiary, to trzeci się nie przeciśnie. Mam nadzieję, że autor tych słów ma wiedzę o prądzie przesunięcia w izolatorach. Ponadto napięcie robocze bezpiecznika to 250 V. Nie znam izolatora o grubości jednego atomu, który to napięcie powstrzyma. Idąc dalej, to nie grafen ma przewodzić prąd w bezpieczniku, a wkładka topikowa, więc powierzchniowa warstwa czegokolwiek nie ma wpływu na ruch elektronów w miedzi czy innym metalu. Sprawienie, żeby sinusoida była znów sinusoidą, czyli pozbycie się harmonicznych, nie jest to łatwe i na pewno nie robi się tego przez napylanie na przewodnik grafenu. Zadanie indukcyjności lub pojemności jako filtra też tylko pogorszy sprawę, bo wprowadzi dodatkowe przesunięcia fazy i odbiornik zacznie pobierać moc pozorną i bierną. I znów wróćmy do tego, że to nie elektrony przekazują energię w przewodach, tylko pole elektryczne i magnetyczne. Tutaj zamieszczam screen z artykułu z Wikipedii, który o tym zjawisku tylko wspomina. Dochodzimy więc do wniosku, że przekrój topnika w bezpieczniku nie ma wpływu na przeniesienie energii z gniazdka do wzmacniacza, a potem do kolumn głośnikowych w celu zamiany energii elektrycznej w akustyczną, bo to nie prąd i napięcie, a wspólne działanie pola elektrycznego i magnetycznego szybko przynosi energię z elektrowni do gniazdka. Owszem, Ruch elektronów jest potrzebny, ale zamknięty obwód to jakby kierownica energii przenoszonej wspomnianymi polami. Dalej czytamy. Dodatkowo ich bezpieczniki posiadają ceramiczną obudowę w miejsce szklanej, wypełnioną ceramicznym proszkiem w miejscu powietrza. Zwykłe bezpieczniki. Co dodatkowo zmniejsza swobodę wpadania w drgania drucika. A jak drucik nie drży, to nie wprowadza tym samym na wejściu do systemu zakłóceń, które mógłby z powrotem tylko powielać i wzmacniać. Do tego dochodzą jeszcze kapselki zamykające bezpiecznik, które w tym przypadku wykonano z polerowanego srebra, lepsze przewodnictwo niż standardowy nikiel. Po co jest ceramiczna obudowa lub proszek wewnątrz bezpiecznika można się przekonać oglądając początek filmu. To jest akurat zaletą tych bezpieczników, szybciej gaszą łuk elektryczny, tłumienie drgań? Nie wiem, czy proszek wypełniający bezpiecznik jest w stanie powstrzymać drgania drucika, tym bardziej że on drga z rytmem 50 Hz. Pod wpływem pól magnetycznych z otoczenia. Dlaczego tak jest? Przypomnę przegląd notatek z lekcji. A srebro na końcówkach bezpiecznika? Marnotrawstwo materiału, bo ze zwykłych filmów z naprach idzie zauważyć, że srebrzenia często są przyczyną przerw w obwodzie. Najlepsze jest na końcu. Wybaczcie, że mnie to bawi, ale wcześniej była mowa o napylaniu grafenu w celu redukcji harmonicznych. A tutaj się dowiemy, że sam bezpiecznik wprowadza parzyste harmoniczne do przewodzonego napięcia. Większość audiofilskich bezpieczników posiada kierunkowość, a co za tym idzie, przynoszą nieco odmienne efekty, zależnie od kierunku przepływu prądu. Dlatego praktyka podpowiada, by już po ich wygrzaniu w systemie odwrócić je i sprawdzić, czy aby wersja numer 2 nie odpowiada nam bardziej. Generalnie 90% efektu jest słyszalne od razu, a pozostałe 10% stabilizuje się z czasem, więc wszystko będzie wiadomo w ciągu kilku minut. Jeśli kawałek metalu posiada kierunkowość, to jest to rodzaj diody. Jak wiemy, dioda przewodzi w jednym kierunku, a w drugim nie. Tutaj nie mamy kompletnego kanału zaporowego, ale osłabienie amplitudy. Tutaj jest jeszcze jeden rysunek ilustrujący zastosowanie diod. Przewodzi w jednym kierunku. Prowadzi to do zniekształceń amplitudy, i zaraz Wam pokażę, do czego to może dalej prowadzić. Zniekształcenia amplitudy, czyli jednej lub drugiej połówki sinusoidy wprowadzić do wprowadzenia parzystych harmonicznych. Widać, że ta część jest mniejsza niż ta. I to są zniekształcenia liniowe, gdybyśmy mieli do czynienia ze wzmocniaczem. A jeżeli od strony źródła zasilania, czyli od napięcia sieciowego, mamy już parzyste harmoniczne wprowadzane do wzmacniacza z powodu właśnie tego zniekształcenia napięcia zasilania, to jest źle. Tutaj widać przykładowe przebiegi wskutek skutek zniekształceń z harmonicznymi. Jeżeli do zasilacza trafiają kolejne wrzędzie harmoniczne, to zasilacz, który nie ma niskiej impedancji, niestety nie poradzi sobie z wytłumieniem tego. A propos harmonicznych napięcia, tutaj widać taki przebieg z harmonicznymi, i to jest druga chyba. Tutaj mamy trzecią, no ale dobra. Czy tam parzysta, nie parzysta. Jeżeli bezpiecznik jest kierunkowy i działa w jedną stronę, to mamy taki kształt napięcia na transmatorze. No wybaczcie, no ale ja nie chcę mieć takiego kształtu, tak? Ja chcę mieć ładną sinusoidę, która jest tutaj tym delikatnym zaznaczoną. Koniec końców, bezpiecznik kierunkowy włączony w tym miejscu działa szkodliwie. Prąd przemienny to taki prąd zmienny, którego średnia wartość w ciągu okresu wynosi zero. Bezpiecznik pracuje na napięciu przemiennym najczęściej, więc ruch elektronów jest w obie strony, to już sobie uzgodniliśmy. Jeśli w jedną stronę ten ruch jest powstrzymywany, to tworzą się zniekształcenia amplitudy przewodzonego prądu. Jeśli jedna połówka sinusa jest większa od drugiej, to wypadkowa wartość z okresu jest różna od zera. Powstają parzyste, harmoniczne. Prąd nie jest już symetryczny i czysty jak łza. Wniosek: kierunkowy bezpiecznik sieciowy szkodzi. Cytuję dalej: Nie jestem praktykującym serwisantem. Autor sam przyznaje, że jest dyletantem, a ja czuję, że większość treści przepisał z folderów lekramowych i dodał szczyptę swoich refleksji. Sami widzicie, że zastanawiając się nad tematem, można szybko wysnuć wniosek: że 661 zł za najtańszy bezpiecznik to sporo za dużo. I że jego złotówkowa konkurencja będzie lepszym zakupem. Nie jest moim celem zadanianie wam takich zakupów i wiara w artykuły jak ten cytowany. Jak widzicie na skrynie może to być jednak przyczyną poezji audiofilskiej i być szkodliwe dla zwykłego melomana. Pamiętajcie, żeby stosować w swoim sprzęcie bezpieczniki o prawidłowej charakterystyce otwarcia, prądzie znamionowym podanym przez producenta sprzętu oraz nie wolno zapominać o prawidłowym doborze bezpiecznika do napięcia w obwodzie. Godne rozważenia jest też pytanie, czy za różnicę w kwocie zakupu hajendowego bezpiecznika, a zwykłego, nie warto iść na koncert do filharmonii lub posłuchać instrumentów, które do grania nie potrzebują prądu. Po co? Żeby usłyszeć, jak to naprawdę brzmi. I takie postscriptum. W tym zdecydowanym materiale widzieliśmy, że są wspomniane różne kosmiczne technologie, różnego rodzaju materiały. Które na tym zdjęciu widzicie. Typowe przyłącze do domu, takiego jednorodzinnego. Przewody w tej izolacji, które są w centrum kadru, to są przewody aluminiowe. Na słupie, nie wiem jakie są te przewody, na pewno jest tam stalowa linka wzmacniająca, żeby się te przewody nie zerwały. W nowych przyłączach przewody schodzą po prostu ze słupa do ziemi, do listwy przełączeniowej, i tam są też bezpieczniki. Bezpieczniki, które mają zabezpieczyć przewody, te, które przychodzą do domu, tak? Bo taka jest ich rola. I zobaczmy, co jest dalej. Rąd pokonawszy drogę aluminiowym drutem, trafia do takiego urządzenia. Nie wiecie, co jest w środku, jakie są styki, jakie są złączki. Potem trafia do takiego czegoś, to jest różnicówka. A propos, nie zapomnijcie raz na jakiś czas sprawdzić jej. Raz na miesiąc, prawda? No i na koniec mamy jeszcze takie elementy. W środku są metalowe styki miedziane. Złączki, do których podpinamy kable są wykonane z blachy stalowej, także metali po drodze prądu jest strasznie dużo. Rolą więc takiego bezpiecznika topikowego nie jest poprawa brzmienia, a zabezpieczenie waszego urządzenia przed zwarciem lub przeciążeniem.